wczorajszy właśnie tutaj interview Meghan & Harry, muszę się koniecznie też na ten temat wypowiedzieć, żyjąc w Anglii, będąc tu, przygotowując się do brytyjskiego paszportu, czemu nie? I przy okazji będzie Get Ready With Me, czyli z najnowszymi tu kosmetykami, które przyjechały do mnie na moją rodzinę. Zaraz Wam pokażę. Ja jestem nie w niedokończonym makijażu, słuchajcie, i zaraz przy okazji będę Wam pokazywać te produkty. No więc pewnie każdy z Was wczoraj oglądał tutaj, słuchajcie, interview Meghan & Harry i słuchajcie, po tych wszystkich rewelacjach ja w sumie byłam przeciwko, żeby oglądać tutaj, słuchajcie, ten odcinek, to interview, ono było tutaj bardzo reklamowane wszędzie, część Brytyjczyków była przeciwna, ale większość z moich koleżanek powiedziała, będziemy oglądać, a nawet robią takie swojego rodzaju quizy, co dla mnie było dziwne. I słuchajcie, ja Wam powiem, że ta drama z Meghan & Harry jest bardzo dziwna. Ja z jednej strony jestem przeciwna, uważam, że robią taką sztuczną zadymę. Z drugiej strony też, przygotowując się, tak jak wspomniałam w intro, do brytyjskiego paszportu, poznając tutaj całą tą monarchię i jak to działa, słuchajcie, powiem Wam, że też nie stoję po ich stronie, ze względu na to, że no wiadomo, pewne rzeczy są ukrywane i pewne rzeczy zamiatane pod dywan, no ale to jest monarchia, która jest bardzo długo, a ma pewne swoje przywileje, ma też swoje, swoją tradycję i pewne reguły, które muszą postrzegać. Natomiast słuchajcie, my musimy jakby mieć zdanie na ten temat i mimo, że ja staram się od takich dramatów odchodzić bardzo rzadko, tutaj poruszam swoje zdanie, aczkolwiek oczywiście na blogu były takie dramy, to może w bardziej w blogerskim świecie, ale słuchajcie, ja Wam powiem tak, dokończając tu mój makijaż też, bo nie dokończyłam tych cieni, że w zasadzie otworzyłam ten ITV i otworzenie tutaj, słuchajcie, tego właśnie interview z taką sceptycyzmem, bo w zasadzie tak nie chciałam tego oglądać i moim zdaniem to koleżanki mnie na to namówiły. Natomiast słuchajcie, byłam przygotowana na taką pełną krytykę Meghan & Harry i tych wszystkich właśnie tych kroków tutaj, które oni robią, bo wydaje mi się, że to, tak jak wcześniej powiedziałam, że jest taka sztuczna zadyma. Oczywiście cieszę się, że pewne rzeczy, które wyszły w interwiu, o których zaraz będę mówić, oni powiedzieli, ale na ile to jest, słuchajcie, szukanie sympatii, a na ile, słuchajcie, jest to prawda, tego nie wiemy. Ja Wam powiem tak, bardzo fajny nagłówek dzisiaj czytałam, że część Amerykanów oczywiście uważa jak celebrytów i jest z nimi po ich stronie, natomiast oczywiście brytyjska, bardziej może niezrównoważona, ale bardziej taka osła prasa i oczywiście trzymająca w ryzach tą Royal Family i to wszystko, co wycieka, oczywiście wysnuła tezę, że jest to specjalnie zrobione, żeby zrujnować ten Royal Family, że teraz książę Filip jest chory, a jest w szpitalu ciężko, a oni zdecydowali się na takie interwiu. Podobno, że oni się zdecydowali dużo, dużo wcześniej, więc generalnie jest dużo pomówień i oni są bardzo sceptyczni i chłodni i wręcz nienawiśnie, może nie nienawiśnie, ale tak negatywnie nastawieni. Natomiast słuchajcie, ja tutaj czytałam też, co właśnie opowiadali rzekomo przyjaciele Meghan, że wcale tak nie było z pewnymi faktami. I powiem Wam, ja sobie tutaj pewne rzeczy wynotowałam, bo byłam taka szokowana, jak widziałam jeszcze Oprah miny, to what? To już w ogóle, no wiadomo, nikt się nie spodziewał czegoś takiego. Ale powiem Wam, że co mnie dotknęło i być może zgodzę się tu z Meghan, to jest rasizm. Ja Wam w moim odcinku o życiu w UK o tym nadmieniałam, że to jest takie ukryte, z jednej strony nie wolno o tym mówić, no bo wykraczamy poza reguły, kiedy to jest wolność słowa i z jednej strony musimy jednak przestrzegać jakichś reguł i nie ma tego jakby dokuczania tutaj właśnie i takiego nagabywania innych nacji, natomiast to jest
niestety. I wcale bym się nie dziwiła, jeśli to, co Megan mówiła o tutaj rasizmie i pytanie przede wszystkim o jak będzie wyglądało moje dziecko i twoje dziecko, czyli jej, tutaj w sensie, czy będzie bardziej czarne, czy nie, na pewno miało miejsce, gdyż no, jest to monarchia, reprezentują jakby poniekąd to brytyjskie imperium i ten Commonwealth, więc generalnie na pewno z jakichś ust to padło. I nie wiem, jak to odbierać, z jednej strony, jeśli jest się w takim, w takiej rodzinie, to wiadomo, że będą te pytania i muszą się przygotować na taki scenariusz. Natomiast z drugiej strony nie wiem, jaki był kontekst, czy był to kontekst w sensie dokuczliwym, o Boże, w końcu będzie mixed race w naszej rodzinie i tak to było postrzegane, czy to było właśnie postrzegane bardziej, słuchajcie, no musimy się przygotować na to wszystko. Natomiast wydźwięk z ust Megan był straszny i powiem wam, będąc na jej miejscu, na pewno bym też bardzo to przeżywała. Było to szokujące, na pewno. Słuchajcie, najbardziej dla mnie szokującą rzeczą była, jak Megan to wspomniała, depresja. Tutaj teraz dużo się mówi o mental health w związku z tym, że jest koronawirus, słuchajcie, itp. Natomiast no, jeżeli tam nie było możliwości, słuchajcie, dania pomocy komuś, kto potrzebuje, wiadomo, wszedł dopiero w tą rodzinę, no to słuchajcie, to nie jest na porządku dziennym i osobiście to źle odebrałam, ale pewne procedury tam obowiązują. To, że ona powiedziała, no przecież nie mogłam zabrać sobie Ubera i pójść do mojego GP, czy jak ona to powiedziała, właśnie do instytucji, która się tym zajmuje. No ja się na pewno z tym zgadzam, bo na pewno by tak nie mogła, mimo że pewnie ma dostęp do pewnych specjalistów z racji, no tam jest cała jakby obstawa i ludzie, którzy pracują na każdych tutaj ludzi, którzy są w tej Royal Family, ale na pewno nie jest to łatwa sprawa. I wiecie co, nasuwa mi się taka rzecz, że oglądając Crown, ja powiem, że oglądając Crown mi się bardzo nie podobało, oglądam chyba jeden i to w połowie tak sezon, nie podobało mi się. Chciałam obejrzeć właśnie te zbliżenie odnośnie Diany, jak oni ją traktowali, jak to z punktu widzenia, mimo że to jest na faktach, niby faktach oparte Crown, pokazywane i w momencie, kiedy właśnie książę Wali poznał tutaj, Charles poznał tutaj Dianę, w jaki sposób to było zaprogramowano, jakby z góry zaprogramowano jej straszne życie, bo no ta miłość między Kamilą a Charlesem jednak była, jest to dogłębnie pokazane, to było to takie uknute wszystko i bardzo mi się nie podoba, jeśli rodzina królewska mimo tych swoich, mówię, tej tradycji, tego co muszą i co od nich się oczekuje, robią coś takiego uknęła i Harry powiedział, że tu się historia może powtórzyć i dlatego oni zrobili ten Mexit. To naprawdę było takie touchy, było takie smutne. Ja myślę, że to jest moja taka koncepcja, że Harry jest bardzo był bardzo za matką i słuchajcie, tutaj odzywa się jakby te niezagojone rany właśnie z ojcem, z tą relacją z ojcem i tego, co się stało w tej rodzinie królewskiej, no ale my tego nie do końca nie będziemy wiedzieć, mimo że są różne konspiracyjne teorie. I tu właśnie jest ta sprawa tur w Australii, te podobieństwa, które ludzie wyciągają, o których oni też tu, słuchajcie, wspomnieli. No i tak to można odczytać. Natomiast ja sobie tak myślę, na ile to było zaprogramowane to interwiu, na ile było odważne z jajami, żeby o tym powiedzieć, a na ile wycelowane, żeby ta monarchia jakby, słuchajcie, odżyła, bo na pewno Megan wniosła taki fresh spirit, takiego ducha, powiew świeżości i słuchajcie, jakby taki optymizm, że może coś się zmieni, skoro oni jakby zaakceptowali tutaj osobę nie z tego samego środowiska, ona jest aktorką i Amerykanką, Afroamerykanką, więc
No wiecie. No ale tutaj tak się rozgadałam, a przy okazji tego omawiania chcę Wam pokazać też, co kupiłam. Tutaj dostałam na urodziny Forever Cushion Powder. W końcu będę go testować, słuchajcie, teraz z Wami omawiając tą sprawę właśnie Meghan and Harry. Słuchajcie, ona ma taką gąbeczkę, ja już sobie otworzyłam. Słuchajcie, zobaczymy, jak ona będzie. Widzicie, jak to wygląda? Jak to tutaj sobie na buzi rozłożę. Także słuchajcie, cała Anglia, mimo że w Ameryce to było dużo wcześniej, i mówię, Amerykanie widzieli już to i interview przed tym, jak. Ale jest pudrowy. Bardzo dużo wychodzi z tego, słuchajcie. Ale wygląda całkiem, całkiem. Więc oni to wcześniej jakby widzieli. Więc generalnie, cóż, od razu jakby pokochali i tutaj bez dwóch zdań Meghan i Harry zostali takimi celebrytami. Wiadomo, że mają urzeczoną willę tutaj, willę w Kalifornii, na ile to jest wypożyczona, już nie wiem, czy oni po prostu sami ją wynajęli, nie wiem. No, to są powiązania do Oprah Winfrey też. I słuchajcie, teraz sobie nałożę mój ulubiony właśnie zabrakło mi słowa, bronzer. Więc no, tak to bywa. Powiedzcie mi, jak Wy uważacie? Ja wiem, że w Polsce, moja mama bardzo żyje i mówi, że wszędzie jest właśnie Harry, Meghan, rodzina królewska, jak ciężko jest chory książę Filip i tak dalej. No, ale ja tak mniej żyję, ale mówię z racji tego, że tu jestem, też teraz uczę się, przygotowuję na to, to nas to dotyka i powiem Wam, jak tylko się otworzy gazetę, czy nawet newsy, to właśnie to już wyskakuje jak z lodówki ten, słuchajcie, ten podkład, który mam dzisiaj, jest tak strasznie jasny, że naprawdę trzeba go ożywić czymś. Także, no, my żyliśmy tym, znaczy może nie żyliśmy, no, ale musimy wiedzieć, co w trawie piszczy. Natomiast powiedzcie mi, jak Wy uważacie, czy to jest z ich strony coś, co powinno być zrobione, w sensie, że w końcu speak out i oni powiedzieli o pewnych rzeczach, które są zamiatane pod dywan, bo z jednej strony ja tak bym to odebrała, a z drugiej, słuchajcie, czy uważacie, że rzeczywiście tak jest, czy to jest kwestia, no, muszą być popularni, muszą się sprzedać, i to jest, idzie w tym kierunku, czy po prostu jednak mają te intencje, że trzeba zacząć mówić o pewnych rzeczach, trzeba jakby odrestaurować tą instytucję Royal Family i wiecie, iść w kierunku jakichś reform. Bo ja Wam powiem, nie stoję po żadnej stronie i generalnie czekam na rozwój wypadków, co powie królowa, no co dużo to ona tutaj nie powie pewnie. Pewnie była przygotowana na taki bombshell i na takie interwiu. Wiadomo, że nikt nie robi interwiu z Oprą o byle głupotach. Zawsze to jest coś takiego wow i what, tak jak ona cały czas pokazywała. Więc powiedzcie mi, co o tym myślicie. I słuchajcie, teraz Wam pokażę róż, przepraszam. To jest Pure Color Envy. Nazywa się Flutters All Cheek Color. Słuchajcie, to jest specjalna edycja, którą wypuściła Estée Lauder niedawno. Ja dostałam na urodziny tutaj od moich domowników. I słuchajcie, otwieramy i ma taką pofałdowaną, fajną, słuchajcie, nie konsystencję, tylko właśnie taką politurę, taką strukturę. I tu jest takie jakby zagłębienie i wybrzuszenie. Myślałam, że to będzie taki kwiatek. Trochę Wam rozgoryczyło jak zwykle, ale tekstura, słuchajcie, jest bardzo kremowa i zaraz sobie pomaluję policzki. Jak to sama nazwa mówi, że to jest dla wszystkich tutaj rodzajów policzków. Ja użyję niestety tego samego, słuchajcie, pędzla co do bronzera. Przepraszam, nie przyniosłam sobie tutaj. Myślałam, że jest w środku. O, no słuchajcie, wiecie co, ja to myślę, że to można nawet
na usta, no teraz nie mogę, bo mam pomadkę, ale nawet na usta, ale wygląda tak rześko, może jest bardzo czerwony, bo nie jest, bo on jest taki, słuchajcie, edycji do Rebellious Rose, czyli do tej pomadki takiej, która jest najbardziej spektakularna, może nie spektakularna, ale najbardziej popularna, ale opakowanie, słuchajcie, piękne i bardzo mi się podoba. Natomiast kupiłam, słuchajcie, sobie jeszcze taki roller. Stwierdziłam, że czas właśnie tutaj stymulować skrębami moją szyję, kiedy widzę, że właśnie no jednak ta grawitacja robi swoje. Także będę tym rolować się. Ja widziałam, że dużo osób używa coś takiego, więc dam Wam rezultaty. I słuchajcie, następną rzeczą jest takie, miałam możliwość dostania właściwie zakupienia za fraction price, czyli że to jest za połowę ceny, nawet nie za połowę, za jakąś tam mniejszą kwotę, Rejuvenating Hydration Collection. W środku jest, będę testować, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, ten krem do rąk, który już znam, jest bardzo dobry, natomiast uważam, że over price, czyli to jest za dużo sobie działają, za dużo chcą. Piękna taka morska właśnie edycja. To jest ten krem do rąk w ilości 50 ml, bo to jest specjalna taka edycja właśnie w takiej kosmetyczce. I słuchajcie, pełnowartościowy to jest ten Lip Volumizer, który będę próbować na ustach. Słuchajcie, jedyne, co mi się nie podoba, to zapach, ale jak go sobie spróbuję, słuchajcie. On jest taki bezbarwny, ale go sobie spróbuję i przedstawię go, w związku z, że dzisiejszy vlog jest taki gadany, tego przedstawię w innym odcinku odnośnie właśnie pielęgnacji do ust. Ale fajny taki prezent dzisiaj, że właśnie dostałam, także traktuję to jako taki mój prezent właśnie tu urodzinowy, ale widać, że szczypie, od razu czuję, że słuchajcie, szczypie. I jeszcze jedną rzecz, którą mam, i słuchajcie, gdzie to położono, chciałam pokazać, będzie do specjalnego odcinka o perfumach, bo ja wiem, że lubicie, jak opowiadam o perfumach. To jest specjalna edycja Jo Malone Julia Coloy. O Boże, jaki to jest piękny zapach. Trochę w stronę Tom Forda, trochę mi przypomina chyba tą specjalną brief wersję tutaj Armaniego. Także Wam opowiem też o tym. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, którą też Wam opowiem. Ja dostałam tutaj próbkę Beautiful Magnolia. Ja Wam wspominałam tutaj w perfumach Top 7 Perfum, Mega Perfum na wiosnę. Także zajrzyjcie, ja Wam wspominałam o niej, ale ja już przetestowałam, wiem jak pachnie, a dokładne review będzie właśnie tu w nowościach niedługo o perfumach. Także czekajcie na ten odcinek, zostańcie ze mną. To by było na tyle, tak troszeczkę o plotkach, o tym, co no tutaj na tym lockdownie nas dotyka właśnie w sensie tutaj takich najświeższych dram. I jednocześnie Get Ready With Me, taki właśnie ekspresowy przegląd, co dostałam na urodziny. Zobaczymy, czy takie połączenie by się sprawdziło, czy lubicie też coś takiego. I zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji, jak lubicie. I oczywiście zostawiajcie te wspaniałe komentarze. I jak macie jakieś zapytania, to koniecznie napiszcie do mnie. I do zobaczenia, pa, pa.